Witam serdecznie. Dzisiaj podzielę się prostym przepisem na pyszną i błyskawiczną zupę jarzynową. U mnie mieszanka, fasolka szparagowa, kalafior, brokuł, marchew, a oprócz tego jeszcze przyda się por ze 2 ząbki czosnku. Mrożone warzywa zalewam zimną wodą i rozpoczynam gotowanie. W międzyczasie umytego, pozbawionego mniej smacznych kawałków pora siekam w pół plasterki. Rozgrzewam patelnię z niewielką ilością tłuszczu i krótko podsmażam posiekanego i posolonego pora. Zaraz dodaję rozdrobniony czosnek i zioła. Dodaję do gotujących się warzyw, które z mrożonki gotują się błyskawicznie, a przy tym zachowują piękny kolor, o ile oczywiście nie będziecie gotować ich zbyt długo. Na patelnię wlewam nieco zupy, żeby zabrać z niej cały smak pora i czosnku. Mniej więcej w połowie gotowania dodaję płatki owsiane, które wcześniej opłukałam pod bieżącą wodą dla czystości i żeby szybciej zmiękły. Tuż przed końcem doprawiam solą, kurkumą, szczyptą chili. W sezonie zimowym można dodać natki suszonej. Nie zagęszczam zupy mąką, płatki owsiane zagęszczą ją idealnie. Zupa jest bardzo pyszna bez zabielania, ale jeśli lubicie, możecie dodać ze 2 łyżki śmietany lub jogurtu lub mleka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne przepisy.